Witajcie. Dzisiaj ten tekst ukradłem Ewelinie, bo chcielibyśmy pokazać dziś taki pierwszy nasz daily vlog, kiedy pokazujemy zapis całego naszego dnia. Witajcie. Jeszcze ja tutaj jestem duchem, ciałem i głosem, chyba najbardziej głosem. Dzisiaj będę też Mateusza wspomagać, matko narrator z tyśnięcia, jako narrator. Potwierdzam, tu jest przy mnie cały czas. Jestem, to nie jest montaż. Jestem i nie uciekam. Dzisiaj chcieliśmy wam pokazać to, co w zasadzie jest w wielu vlogach pokazywane. Taki dzień, jak przeżywamy. Może niekoniecznie naszą rutynę, bo każdego dnia coś innego się dzieje. Ale chcieliśmy po prostu pokazać zwykłe wydarzenia, które mamy codziennie, o których nikt raczej nie wie. No i pokazać w zasadzie, jak to w naszym wykonaniu wygląda, bo każdy ma, jak wierzę, swoją koncepcję na to, jak to przedstawić. My chcemy pokazać to na swój sposób. Moja rutyna wygląda raczej podobnie, jak na razie, ale to teraz. Ale to się i tak zmieni niebawem, mam nadzieję. Mam nadzieję, że dużo zmian będzie. Pewne rzeczy już się minimalnie polepszają. Tylko wiadomo, że zawsze coś, jak się polepszy, to się zepsuje. To tak w życiu zawsze jest. Ale to tak jak amerykańscy naukowcy mówią, że aby przenieść się do przyszłości, trzeba trochę poczekać. Tak. No więc musimy trochę poczekać. A przyszłość pokaże, jak to będzie wyglądać. No to co? Zaczynamy. Zaczynamy. Ja zwykle z wielkim entuzjazmem i ochoczo ruszam do swojej pracy. Chyba wygląda tak, jakbyś zaspał w kuchni i szybko jechał do pokoju się zalogować. Aha, to już wiem, to śpisz w kuchni, a ja w pokoju. Tak, no. To jest rozkład pożycia małżeńskiego. Tak. Ja mam jeszcze lepiej, bo żeby było z kuchni, ale ja mam bardzo długi dystans drogi do pracy. Całe 1,5 metra. Z łóżka do stołu, żeby dojechać, tylko żeby przez laptopa, a tak na dobrą sprawę mógłbym mieć laptopa nawet w łóżku i pracować. Ale nie jesteśmy w Japonii, żeby być niewolnikiem pracy, także wolę się jednak trochę poruszać. Moja praca jest taka, jak widać, to jest ślęczenie przy komputerze, klikanie, siedzenie w jednym miejscu, od czego bolą plecy, czasami kark, jest nudno, człowiek wykonuje w zasadzie te same rzeczy. Ale muszę uważać, bo jednak koncentracja tutaj jest mi bardzo potrzebna. Moja praca polegała w sumie na tym samym, co Mateusza, ale pracowałam w konkurencyjnej firmie, więc no nie mogliśmy się wymieniać naszymi obowiązkami. Ale wiem, na czym to polega i wiem, że potrafi być nużące i na dłuższą metę to już robi się taka rutyna z pracy. Chociaż ja ją bardzo lubiłam, mimo wszystko. No, do wszystkiego można się przyzwyczaić. Myślę, że to dobrze. Człowiek polubi swoją pracę. Nawet jeśli jest przewidywalna i taka mnemotechniczna, to dobrze, kiedy lubi, no bo jednak powinien przyłożyć się do pracy, a pracę powinno się podejmować, wykonywać świadomie, wiedząc, co się robi, bo przecież każdy korzysta z naszej pracy. Ja akurat mam taką pracę, że no bezpośrednio są klienci, którzy wykorzystują informacje, które wprowadzą. Jak zaraz zobaczycie, Mateusz podąża zrobić żonce, jak i sobie śniadanko. Tak, mam tą akurat możliwość, że robię sobie przerwę, w której mogę zjeść spokojnie śniadanie. Zauważyliście, lubimy dosyć mocne herbaty. Tak, dużo herbaty. Bardzo dużo herbaty. No, jeśli chodzi o moją anemię, nie powinnam takiej pić, ale nie umiem. Zresztą nawet nie lubię słabej herbaty. Myślę, że każdy ma jakieś uzależnienie od czegoś. My akurat uzależniliśmy się od herbaty.
No i z kanapeczki mężu sobie zrobił takie pyszne filtrowe, a ja miałam coś zupełnie innego. Tak, żona zażyczyła sobie dzisiaj McDonalda, z czego czasami korzysta. Ale wyjątek w jej przypadku, a w zasadzie nie wyjątek, tylko oryginalność polega na tym, że się nie wstydzi. Bo niektórzy udają, że nie jedzą w ogóle takich rzeczy, bo to jest śmieciowe jedzenie, fast food, w ogóle ble i nie mówmy o tym. A ona czasami je, rzeczywiście korzysta, ale wprowadza też do swojego jadłospisu zdrowe rzeczy, czego nie widać jest w tym nagraniu, nie uchwyciliśmy tego, ale... Tak, po McDonaldzie zjadłam zdrową, pyszną kanapeczkę. Tak. Ale McDonald's to ciasto na dzień jabłkowym, no nie ma sobie równych. Jak pani wszyscy już zauważyli, w tym roku wiosna jest bardzo ciekawa, bardzo ciepła. My to uczyliśmy bardzo dotkliwie, bo musieliśmy włączyć grzejnik, nastawić na dosyć dużą temperaturę. A jeszcze kilka dni temu byłem ubrany na krótki rękaw. Okno było nawet otwarte, wietrzniki w naszych oknach i wszystko wyglądało na to, że niedługo będzie lato. A tutaj jest taka niespodzianka. Nie tylko wietrznik, ale balkon był na razie. No tak, no mówię, że okno było otwarte, w sensie, że całkiem było otwarte, nawet łatka wychodziła na balkon. Mieliśmy 30 stopni, no to można sobie wyobrazić, a teraz prawie na minusie. Reszta popołudnia była zwyczajna, dokończyłem pracę. A po niej okazało się, że w paczkomacie czeka na mnie przesyłka, którą zamówiłem kilka dni temu. Rzecz dla mnie bardzo ważna, dlatego po pracy zaraz postanowiłem pojechać i odebrać, żeby przekonać się, czy to jest to, czego ja rzeczywiście potrzebuję. Potem okazało się, że to nie był ten paczkomat. Tak. Nie no, żarcik taki. Współczuję sąsiadom, którzy chcą nas mijać, czy nas, no teraz Mateusza, na klatce schodowej i muszą czekać, aż ta winda do góry podjedzie, bo naprawdę długo, długo się to schodzi. No to zawsze jest bardzo ciekawa sytuacja, ja zawsze się tego boję, bo wiem, że wszyscy muszą przeze mnie czekać, a każdy ma jakieś swoje sprawy i zawsze się muszę tłumaczyć z tego, że ona tak wolno chodzi, a jak komuś jest pieszy, no to wiadomo, że nawet tego nie chcę słuchać. No a ona jeździ rzeczywiście chyba wolniej niż lektyka, była w Egipcie ciągnięta, także no jest to bardzo ciekawa rzecz. Kanadyjski wyrób, dodam, bardzo sprawny. Jak widać na założonym obrazku, z drżeniem serca wjechałem z naszej klatki schodowej, żeby zobaczyć, co jest w paczkomacie. To jest moja ex machina, ją nazywam. W rzeczywistości jeździ jeszcze szybciej, z prędkością 0,5 km na godzinę, także jest niezawodna. Chcąc na przykład pojechać na autobus, to chyba z pół godziny wcześniej trzeba wyjechać. No tak mniej więcej. Aby w ogóle zdążyć. Natomiast Militaria.pl to nie firma, która z nami współpracę podjęła. Albo my podjęliśmy z nią współpracę. Nie, po prostu Mateusz zamówił pasek do wózka, który był mu bardzo potrzebny. On jest dla mnie bardzo ważny. Dla chodzącej osoby to nie ma większego znaczenia. Dla mnie to jest element, który pomaga mi bardzo w jeździe na wózku. I zamówiłem sobie po prostu akurat w Militarii, dlatego że takich akcesoriów dla niepełnosprawnych nie ma osobiście. Można oczywiście mieć, ale trzeba sobie do tego kupić cały wózek. Czyli bardzo ciekawa opcja, jak to w Polsce. Albo możesz kupić jakieś komponenty do wózka, ale one zwykle albo najczęściej mogą nie pasować, bo mogą być do innych jakichś wózków, albo trzeba sobie to i tak jeszcze dopracować, aby było
A można, pracowało. Ewentualnie można kupić na Allegro od kogoś, czy na, w jakimś, gdzieś w internecie, od kogoś używaną rzecz na przykład. Ktoś może nie potrzebować i odda, ale najczęściej ludzie potrzebują. Więc no, jeśli ja potrzebuję coś dla siebie, jako osoby jeżdżące na wózku, no to od kogoś, kto też tego potrzebuje, jeśli raczej tego raczej nikt nie sprzedaje. Tak. Także jest problem. Można byłoby kupować z innych stron, nawet zagranicznych, o czym kiedyś myślałem, ale nic nie znalazłem interesującego. Potem było standardowo, zjedliśmy obiad, taki późniejszy. W naszym przypadku obiady rzeczywiście są później, tak gdzieś mniej więcej o godzinie 17. Potem siedzieliśmy, trochę grzebaliśmy w internecie, coś tam sobie szukaliśmy, trochę zakupów zrobiliśmy, bo akurat udało nam się i mieliśmy potrzebę po prostu kupić kilka rzeczy. Pamiętam, że też do kogoś tam dzwoniliśmy, także no, późniejszy ten czas już nie był taki ciekawy, nic się takiego nie działo. No i co, potem mycie, a teraz siedzimy sobie po prostu i mówimy do was. Mycie, papu, spać. Tak, siusiu, paciorek i spać, o to się mówi. Wracając do tego, co mówił Mateusz, że oglądamy YouTube. Odkąd zaczęliśmy nagrywać na YouTubie, to zauważyłam, że jakoś tak mniej oglądamy telewizji, więcej siedzimy na YouTubie, oglądamy jakieś filmiki, mamy swoich ulubionych YouTuberów, czy też przygotowujemy dla was podcasty, albo tak jak teraz, taki vlog nam wyszedł. No, początkowo myśleliśmy o tym, żeby nagrywać same podcasty i było nas tylko słuchać, czasami były jakieś przebitki typu zdjęcia czy jakieś krótkie wideo, a teraz więcej zrobiło się nagrań, gdzie były gadające głowy, ale wiem, że to też może się znudzić, więc trzeba coś zawsze dokładać nowego, dlatego postanowiliśmy też nakręcać coś z zapisu naszego dnia, pokazać też, co się działo, tak jak inni pokazują. Na początku nie byliśmy tego przekonani, rzeczywiście. Na razie to testujemy, zobaczymy, jak będzie. Może też nie chodzi o to, że dokładać coś, tylko chodzi o to, że... Urozmaicić. Że chcielibyśmy, żebyście nas też bliżej poznali. Myślę, że wy też byście chcieli wiedzieć, jak wygląda nasz dzień, co robimy, co u nas słychać, jak to wygląda. Także myślę, że taka forma też jest fajna, bo się lepiej wszyscy poznajemy. Ja osobiście myślałem o tym, że jak będziemy nakręcać jakieś wideo i będziemy mówić, to mógłbym osobiście dołożyć jakiś element, typu będę skupował słonecznik, jakieś orzeszki będę obierać. Ciamlać będziemy, tak? No tak. No, zawsze ozdobniki są bardzo ciekawe. Także, a nikt tego jeszcze chyba nie wykorzystał. Także będziemy pierwsi. Ja lubię zawsze przesiewać wszystkie ścieżki, coś nowego odkrywać. Także to będzie, myślę, że bardzo odkrywcze. Przypomniała mi się pewna vlogerka, która nagrywając jadła chyba z tego słonecznika słynnego. No myślałam, że oszaleje. Ale to dokładnie nie jest moja ulubiona vlogerka, więc było mi wszystko jedno i szybko ją przełączyłam. Nie było mi szkoda ani żal, że ją wyłączyłam. Tylko po prostu dziwiłam się, że jak tak można troszeczkę nie mieć szacunku do swojego widza, a zarazem słuchacza, bo jeśli ktoś słucha jej na słuchawkach, no to miał wspaniałe doznania dźwiękowe. Ja z kolei bardzo lubię, jak ktoś ma przypięty mikrofon krawatowy i na przykład pije sobie herbatę, siobiąc przy tym, albo chrupie tam coś, jakieś kanapeczki, ciasteczka, no bardzo słuchać, a czasami ludzie się potrafią chwalić tego, że coś jedzą, pokazują to i bardzo ciekawie je słychać, także no polecam. Jeśli ktoś lubi takie dźwięki, no to jest pierwsza droga do tego, żeby nabawić się nerwicy. Dajcie znać, jak podoba wam się taka forma wideo, może chcecie więcej, a może chcielibyście coś innego, nie wiem, poznać. Myślę, że będziemy nakręcać coś z pomysłem, to nie będzie tak standardowo w kółku tak samo, bo wszystko, co ma oparte jest na jakimś szablonie, może się znudzić. No. Będziemy pokazywać to w różny sposób. My jesteśmy ogólnie bardzo niestandardowi, nieszablonowi, więc zawsze możecie się spodziewać czegoś nowego, czegoś nieprzewidywalnego.
No dziękujemy Wam bardzo, a szczególnie ja Wam bardzo dziękuję za to, że wysłuchaliście mojego głosu. I uwierzcie mi, ona tu naprawdę koło mnie jest. Jakże tajemniczek. Tak, tajemniczy głos Eweliny. Tak, tak. Niewidzialna Ewelina. O, kobieta o 1000 imion. To żegnam się z Wami. Pozdrawiam Was serdecznie. Myślę, że w kolejnym filmiku już pokażemy się razem. Znaczy nie wiem, czy w kolejnym, czy jeszcze w kolejnym. To się okaże, ale będziemy na pewno razem i to się nie zmieni. Jak to w reklamie było kiedyś, nie? Nie tamten tamten, tylko tamten tamten. Tak, jeszcze tamten tamten. Tak, no zobaczmy jak wyjdzie. Na razie chcielibyśmy Wam pokazać to, co dzisiaj się wydarzyło, a przyszłość pokaże. Myślę, że będziemy też mogli więcej opowiedzieć o naszym najnowszym zakupie, o łóżku rehabilitacyjnym, które będzie sterowane na pilota. Ono ma bardzo ułatwić funkcjonowanie Ewelinie na razie, póki no, nie będzie jakoś usprawniona, bo no, siedzenie takie wcześniejsze, jak widzieliście, jest dla niej już bardzo ciężkie. Więc... To mnie męczyło, tak. Tak, więc to łóżko myślę, że bardzo dużo jej pomoże, będzie miała większy komfort. No i zrobimy sobie elektrowstrząsy na takim łóżku i będziemy wino pić. To żegnamy się z Wami. Trzymajcie się cieplutko w ten zimny, wiosenny czas. I do następnego podcastu, vloga czy filmiku. To się okaże. I nie macie się. Na Antarktydzie mają gorzej, także... No i tak nieskromnie... Poproszę, jeśli macie taką wolę, zasubskrybujcie nasz kanał. Będzie nam bardzo miło. Doceniamy każdy głos z Waszej strony. Każdy myślę, że cieszy się, jeśli ktoś docenia jego pracę. A my nie robimy tego tak dla naszej satysfakcji, ale też dla Was, żebyście mogli zobaczyć, bo ja zawsze uważam, że komunikacja między ludźmi jest najważniejsza. W tym świecie elektronicznym, który dzisiaj mamy, to jest bardzo ciężkie, żeby mieć ze sobą prawdziwy, szczery kontakt. A wszyscy jesteśmy normalnymi ludźmi i dobrze jest zobaczyć po prostu, jak inni żyją. Tak po prostu. Trzymajcie się. I do następnego.